Teoria gier w praktyce zbrodni. Morderstwo Piotra Jaroszewicza i Alicji Solskiej-Jaroszewicz w świetle teorii gier. Ostatnia zmiana. Właśnie minęły 32 lata od morderstwa małżeństwa Piotra i Alicji Jaroszewiczów w Aninie pod Warszawą, a sprawa nie wydaje się nie tylko rozwiązana, ale nawet ukierunkowana odpowiednio. Zatem trzeba liczyć się z jej przedawnieniem. Obecnie wprawdzie zbrodnia morderstwa przedawnia się po 40 latach, ale trzeba wziąć pod uwagę przedawnienie z czasu, gdy do niej doszło. W 1992 roku, w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Stąd przedawnienie po 30 latach. Więc w tym czasie, gdy wszczęto drugi proces i 12 marca 2018 roku postawiono zarzuty trzem domniemanym sprawcom, a prokurator generalny oceniał na konferencji prasowej, że doszło do przełomu w sprawie, można było jeszcze osądzić prawdziwych sprawców, przynajmniej wszcząć proces. Zaraz wrócimy do przyczyny, dla której uważamy, że proces toczy się wobec osób, które czynu najprawdopodobniej nie popełniły. Najpierw jednak zastanówmy się, jakie są możliwe i od razu oceńmy, czy prawdopodobne hipotezy. Po pierwsze, możliwe, że to była zbrodnia rodzinna, ale nieprawdopodobne, bo wydaje się, że i została wykluczona przez policję z uwagi przynajmniej na okoliczności sprawy zachowania po odkryciu zwłok i także, a może przede wszystkim, przez brak motywów do takiej, przynajmniej w stosunku do ojca. Po drugie, kradzież i morderstwo. Wprawdzie w tym kierunku toczy się drugi już proces, ale w świetle teorii gier to jest właśnie ślepy, czy raczej fałszywy trop. A skoro tak, to pozostaje trzecia hipoteza. Najbardziej prawdopodobna. Nie tylko przez wykluczenie pozostałych dwóch. Ale jeszcze co do drugiej hipotezy, kradzież i morderstwo, teraz trwa, kończy się już właściwie kolejny, drugi, kilkuletni proces, w którym postawiono zarzuty osobom, które bardzo mało prawdopodobne, żeby były sprawcami. O tym, że to nie oni, że prokuratura brnie, podąża za ślepym tropem, przekonuje mnie znowu teoria gier. Ta sama, z wykorzystaniem której wskazaliśmy najbardziej prawdopodobne rozwiązanie, to znaczy krąg sprawców zaginięcia Iwony Wieczorek, wskazaliśmy najlepszą, myślę w każdym razie według teorii gier, drogę do znalezienia mordercy Darii Relugi i teoria, która ma wspólne założenia z teorią wyboru publicznego, w świetle której z kolei doszliśmy do przekonania, przynajmniej teoretycznego, że kto inny jest sprawcą makabrycznej zbrodni skóry, inny niż Robert J., osadzony, wobec którego toczy się proces, kilkuletni już proces, który jest może łatwym celem, ale nie sprawcą zbrodni dokonanej na Katarzynie. Wracając do Anina, do 1992 roku i Jaroszewiczów, otóż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że idealnie w tej grupie trzech osadzonych i osądzanych w obecnym drugim procesie realizuje się dylemat więźnia. Przypomnijmy, że to taka teoretyczna sytuacja według teorii gier, gdy kilku osadzonym zaproponowano przyznanie się, wyjawienie współsprawców i uzyskanie dzięki temu łagodniejszego wyroku. Dylemat polega na tej właśnie alternatywie: siedzieć cicho i być przez to narażonym na wyższy wyrok, gdy w sytuacji braku zaufania do siebie nawzajem pozostali przyznają się, to zyskają właśnie niższy, to znaczy najniższy wyrok, minus trzech lat, jeżeli są jedyni, a z drugiej strony samotnie milczący w tym towarzystwie naraża się na najgorsze rozwiązanie, wieloletni, tu 20-letni wyrok, przykładowo. Albo, i to jest rozwiązanie dylematu, które w teorii gier wybierają więźniowie, osadzeni, to właśnie przyznać się, wyjawić współsprawców, opisać zbrodnię i zyskać mniejszy wyrok dzięki współpracy z policją, prokuraturą. To jest pozycja w grze tu po 8 lat, którą nazywamy równowagą nasza. Od tego nasza, laureata Nagrody Nobla, za tę właśnie równowagę, bohatera pięknego umysłu, którego zagrał Russell Crowe na podstawie książki o tym samym tytule Sylwii Nassar, też ekonomistki. W równowadze nasza właśnie żadnemu z graczy, tu naszym więźniom, nie opłaca się indywidualnie zmieniać decyzji, jak już są w równowadze nasza. Zauważmy, można wybrać tylko gorzej. Jeżeli więzień numer 1
postanowi jednak milczeć, to z pozycji w grze, którą obrazuje dolne prawe pole, równowaga nasza właśnie, wpada w górne prawe pole. I 20-letni wyrok. I odwrotnie, jeśli to więzień numer 2 zrezygnuje z równowagi, to i on wybiera tylko gorzej, bo zamiast 8-letniego też 20-letni wyrok. Zatem równowaga nasza, no to jest ta sytuacja w sprawie tego procesu. Mamy trzech modelowych współwięźniów, z których dwóch przynajmniej działa zgodnie z tym klasycznym dylematem więźnia i są w równowadze nasza ze swoimi decyzjami. Przyznają się, powiedzmy jak to w tym dylemacie, w obawie, że uprzedzą ich pozostali. Zyskają nadzwyczajne złagodzenie kary dzięki temu, obciążając samym morderstwem trzeciego więźnia. W tym przynajmniej są zgodni. Który z kolei nie przyznaje się, w sumie nie ma nic do stracenia, czy raczej zyskania, bo oskarżany przez pozostałych o morderstwo raczej nie może liczyć na złagodzenie kary, gdyby zarzuty się potwierdziły. Ale jest pewna okoliczność w tej sytuacji, która nie zgadza się. Choć w sumie nie przeczy racjonalności, ale sprawia, że to w pewnym sensie fałszywy dylemat więźnia. Otóż w dylemacie więźnia zakładamy, to znaczy nie rozważamy tego, ale zakładamy raczej, że mamy do czynienia z faktycznymi sprawcami. Zatem ich zeznania muszą być spójne, muszą się zazębiać. Nie zakładamy rozbieżnych zeznań współsprawców, którzy decydują się racjonalnie myśląc, uciekając przed najgorszym wyrokiem w sytuacji, gdyby to pozostali współpracowali. Więc decydują się też na współpracę. I skoro są w równowadze nasza, nie mają potrzeby zmieniać swojej decyzji. Ale uwaga, tu ta właśnie pewna okoliczność wyklucza taki klasyczny dylemat więźnia. Sprawcy, którzy przyznali się do zbrodni w Aninie, morderstwa byłego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Jasolskiej-Jaroszewicz, mają bowiem różne, często sprzeczne albo niewiarygodne wyjaśnienia. Na przykład nie ma drabin, którymi rzekomo wspięli się na piętro, żeby wejść przez okno. Niewiarygodne wydaje się też, że otwierali sejf, a stwierdziwszy jego zawartość, czy też brak takowej, zamknęli szyfrem. Pozostawili mnóstwo kosztowności, w tym pieniądze w banknotach, sporym pliku banknotów w szufladzie, praktycznie na widoku. To jest nie tyle fałszywy, co może raczej wyreżyserowany dylemat więźnia. Więźniowie boją się nie tyle długoletniego wyroku, co innego zagrożenia, może śmierci swojej albo bliskich. Oznaczmy tę pozycję w grze jako stratę nieskończenie wiele, minus nieskończoność. Trzeba kogoś oskarżyć, żeby chronić prawdziwe motywy, prawdziwych sprawców. Zatem to w istocie byłby, choć swoisty, dylemat więźnia. Ale to inaczej ustawia motywy tej sprawy. Skoro są wciąż aktualne, a przynajmniej były w momencie oskarżenia, to znaczy rozpoczęcia drugiego procesu w sierpniu 2020 roku, a zatem powiedzmy od razu, choć do tego wątku jeszcze wrócimy, otóż po śmierci generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, odpowiednio w 2014 i 2015 roku. To hipoteza matrioszek, o której głośno, przynajmniej w internecie, straciłaby na znaczeniu przy tej hipotezie, a zyskałaby wciąż aktualna kwestia współpracy Lecha Wałęsy z komunistyczną bezpieką, jak wynika z kolei z archiwum szybko opublicznionego jakby ze strachu przez wdowę po generale Kiszczaku. Zresztą Jaroszewicz był przekonany, że nie tylko za protestami z sierpnia 1980 roku, ale już z czerwca 1976 roku stała cywilna i wojskowa bezpieka. Służby specjalne cywilne i wojskowe nadzorowane przez odpowiednio Stanisława Kanię i Wojciecha Jaruzelskiego. Pewnie to swoje przekonanie rozwinął w pamiętnikach kontynuacji wywiadu rzeki z nim pod tytułem Przerywam milczenie, które ponoć pisał. Może przekonania co do sterowania, kontrolowania tych protestów przez Służbę Bezpieczeństwa poparł nie tylko logiczną argumentacją, ale także dowodami. W każdym razie w tym specyficznym dylemacie więźnia to prokurator otrzymał ofertę. Może to był właśnie bardziej dylemat prokuratora, któremu zaoferowano, że dwóch przestępców przyzna się do najgłośniejszej zbrodni w Polsce, w zamian otrzymując złagodzenie kary za przestępstwo już im udowodnione, jakieś pomniejsze,
modelowa sytuacja z dylematu więźnia w teorii gier. Nie wiem, czym się kierował prokurator, może klasycznym dylematem więźnia, ale szybko przecież musiało się okazać, że to nie to, skoro zeznania są niespójne, a niektóre także sprzeczne. Przestępcy wykalkulowali pewnie i to alternatywa dla sytuacji, w której zostaliby zmuszeni jak wyżej do przyznania się do morderstwa, którego nie popełnili. No więc wykalkulowali, tak i tak mają jakiś wyrok. Przyznają się do czegoś łakomego, atrakcyjnego dla prokuratora, ale zrobią to tak, że i tak z czasem trzeba będzie sprawę umorzyć, a oni już dostaną za to przyznanie się niższy wyrok w innej, prawdziwej dla odmiany swojej sprawie. A jeżeli sprawa procesu o morderstwo, o Jaroszewiczów, jak to ma miejsce, będzie się głupio przedłużać, to jeszcze jak w pierwszym procesie osadzeni wystąpią odszkodowanie, przynajmniej niesłusznie wskazywany przez pozostałych podejrzewany o dokonanie morderstw. W każdym razie i tak, myślą, przynajmniej dwie pieczenie na jednym ogniu mają, bo i skrócony wyrok, i może nie siedzą, że tak powiem, bezcelowo. Mogą wywalczyć skrócenie odsiadki i jeszcze jakieś może odszkodowanie. Każdy 1/3 uzyskanego odszkodowania. Zatem w przypadku morderstwa Jaroszewiczów analiza zachowań osądzanych w drugim procesie w świetle teorii gier, w tym dylematu więźnia, wskazuje, że to nie oni byli sprawcami przestępstwa, do którego się przyznali, ale była kalkulacja, w istocie zgodna z dylematem więźnia i mająca na celu znaleźć się w równowadze nasza, bo motywowana tym, że nie współpracując z prokuraturą, mogli wybrać tylko gorzej. W jednym przypadku były to wybór, przynajmniej zagrożenie śmiercią, oznaczmy jako stratę nieskończenie wiele minus nieskończoność, zakładając, że w tym czasie rozpoczęcia procesu już po śmierci generałów jedyna racjonalna hipoteza to kontrolowane przez SB powstanie Solidarności, a w drugim przypadku po prostu odsiedzenie pełnego, zasądzonego już wyroku w innej sprawie. Zatem równowaga nasza realizowała się tylko we współpracy z prokuraturą w obu przypadkach. Ale z tego wynika, że zabójstwa jego sprawców, a w drugim przypadku także przyczyn, należy szukać gdzie indziej. Zresztą chodziło właśnie o ochronę, ukrycie prawdziwych sprawców, a przede wszystkim motywów. Ale spróbujmy jednak do nich, do tych motywów dotrzeć. Jeżeli to nie zbrodnia rodzinna, nie morderstwo na tle rabunkowym, wyżej opisane, ani żadne inne takie, to pozostaje, wydaje się, jedna, wyżej już wymieniona możliwość. To zbrodnia polityczna. Jaki mógłby być motyw? Mówi się o trzech, chronologicznie. Albo dokumenty niemieckie o współpracy przywódców alianckich z III Rzeszą, znalezione w pałacu w Radomierzycach koło Zgorzelca w 1945 roku, znalezione przez ponoć trzy osoby, dwóch oficerów Ludowego Wojska Polskiego, Piotra Jaroszewicza właśnie, Jerzego Fonkowicza, możliwe, że w towarzystwie lokalnego przewodnika Tadeusza Stecia, co wydaje się jednak jako motyw nieprawdopodobny z uwagi na upływ czasu, poddawane wątpliwość wspólne znalezienie tych dokumentów przez trzech zamordowanych później. Właściwie ten fakt trzech podobnych morderstw może być zastanawiający, ale raczej to nie kwestia tych dokumentów, a ich znajomości, bliskiej znajomości z Jaroszewiczem właśnie, była przyczyną morderstwa całej trójki, a przynajmniej generała brygady Ludowego Wojska Polskiego Jerzego Fonkowicza. Tu dochodzimy do drugiej hipotezy, zbrodni politycznej. Otóż były premier, generał Jaroszewicz, był w dobrych relacjach z radzieckimi generałami i musiał pewnie dzięki temu wiedzieć, którzy politycy byli tak zwanymi matrioszkami, wstawionymi do Polski na kierownicze, dowodzące stanowiska przez radziecki wywiad. Prawdopodobnie byli to generał Jaruzelski i Kiszczak. Jednak czy tego typu rewelacje, mające charakter rewanżu, to miały jeszcze znaczenie w latach 90. w wolnej już Polsce? Otóż uważam, że dla zainteresowanych obu stron mogły mieć znaczenie. Dla Jaruzelskiego i Kiszczaka jawna kompromitacja mogła utrudnić dostatnie życie na emeryturze, mimo tak wywalczonego spokoju. Nawet przecież przyczyny stanu wojennego udało się ukryć.
Jaroszewicz, który krytykował Jaruzelskiego i ekipę lat 80., który zresztą zrobił mu krzywdę, internował w czasie stanu wojennego poprzednią ekipę, w tym Igierka Jaroszewicza właśnie, był przekonany, Jaroszewicz, że to lata 80., w tym stan wojenny w szczególności, zniszczyły ekonomicznie Polskę. Nie był zresztą potrzebny stan wojenny. Służył jedynie Jaruzelskiemu, utrzymaniu władzy kosztem społeczeństwa i ekonomii. Więc to mogła być śmiertelna rozgrywka między trzema komunistycznymi generałami o spokojną starość tych dwóch, Jaruzelskiego i Kiszczaka. I trzecia hipoteza, politycznie motywowanego zabójstwa obok dokumentów z Radomierzyc, matrioszek, nazwijmy umownie Jaruzelskiego i Kiszczaka. Sprawa bliższa współczesności już przywoływana przy okazji drugiego obecnego procesu, skoro rozpoczętego już po śmierci generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka. Jaroszewicz przestał być premierem, stracił władzę w roku 1980. Mógł więc znać przeszłość prezydenta Lecha Wałęsy z lat 70. Tę wiedzę, którą szybko podzieliła się wdowa po Kiszczaku, który tylko zemścił się za grobu w ten sposób, czy wdowa po generale obawiała się, że to wiedza, jeśli ukrywana, może być niebezpieczna? Wydaje się jednak, że to hipoteza mało prawdopodobna. Wałęsa nie był dla Jaroszewicza kimś istotnym. Zresztą Jaroszewicz nie uważał, mimo wszystko, że okrągły stół to wygodny, kontrolowany przez komunistów układ. Skoro pisał jednak, przerywa milczenie, Jaruzelski ostatecznie przegrał. Piotr Jaroszewicz musiał raczej żyć przeszłością. Do 80 roku był premierem, potem znalazł się w odosobnieniu, posądzany o defraudację. Groził mu Trybunał Stanu. Myślę, że to odstawienie na boczny tor, upadek z wysokiego komunistycznego konia, przepraszam, wszystkie konie, mógł być bolesny, bardzo, i to z tą przeszłością chciał się rozprawić. Pamiętamy teorię wyboru publicznego. Ludzie to homo economicus, raczej myślimy o swoich prywatnych zyskach, użytecznościach, a z drugiej strony stratach, niż jakichś sprawach publicznych. Zresztą Jaroszewicz zapowiadał to. W książce Wywiadzie Rzece z nim, pod znamiennym, na pewno nieprzypadkowym tytułem, który już przywoływaliśmy, Przerywam milczenie, stwierdza na koniec, jakby sugerując początek następnej publikacji, że polityka lat 1981-89 nie leżała w interesie narodowym. Nie byliśmy na taką politykę skazani. Nie musiała ona być taka. Jakim więc i czyim interesom polityka ta służyła? Co mieli na myśli ludzie, którzy ją kształtowali i realizowali? To te słowa musiały zapowiadać realne zagrożenie dla już ugruntowanego komfortu generałów stanu wojennego. Gdyby podzielił się wiedzą, a sprawiał wrażenie, i pewnie był taki, człowieka bardzo poważnego i poważanego, zapewne więc jego pamiętniki, rewelacje wywołałyby zasłużoną degradację generałów. To też był swoisty dylemat więźnia między generałami, ale ten był prawdziwy. Zarzuty w stosunku do Jaruzelskiego i Kiszczaka mogły być prawdziwe. Zatem co zrobili generałowie? To, w czym mieli doświadczenie i pewność, wykorzystali resztki wpływów w służbach. Pamiętamy teorię dobrze zorganizowanych grup interesów, które mogą przeżyć, nawet gdy cała struktura, której część stanowią, chyli się ku upadkowi. Taką małą, efektywną grupą było pewnie to komando zabójców działające na zlecenie, albo raczej wprost w strukturze PRL-owskich służb. Więc może właśnie na zlecenie generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka komando z SB miało uśmiercić generała Jaroszewicza, byłego premiera, ale najpierw jeszcze spowodować, że jego pamiętniki nie ujrzą światła dziennego. Pewnie jakieś dokumenty były zabezpieczone w skrytkach na hasło, na szyfr i je musieli wydobyć od Jaroszewicza. Albo musieli wykazać swoim mocodawcom, że to jedyny egzemplarz wspomnień. Więc to miał im napisać, stwierdzić własnym podpisem. Możliwe też, że kluczowy dla zabójców był tu jedyny nieotwarty sejf, do którego prawdopodobnie Piotr Jaroszewicz nie miał dostępu. Znała szyfr wyłącznie Alicja Solska-Jaroszewicz. Więc tortury na Jaroszewiczu nic nie dały, a generał Solska, słysząc, że tortury ucichły,
mąż już prawdopodobnie nie żył, tym bardziej postanowiła zachować dla siebie wiedzę o szyfrze do tego sejfu, nie bez satysfakcji pozostawiając tym samym morderców w niepewności, czy w pełni wykonali zadanie. Pozostawiając sprawę jednego sejfu, jednak zatem jak w dylemacie więźnia, lepiej wychodzą ci, którzy uprzedzą pozostałych. Tylko że tu brak zaufania nie powodował przyznania się, lecz jak to w zorganizowanych grupach przestępczych, gdzie wprawdzie ręka rękę myje, ale także, a może przede wszystkim, gdzie odpowiada się wetem za wet. Jaroszewicz zapowiadał, co zamierza i dlatego spotkał się z uprzedzającym wetem za wet. Przerwano zapowiadane, przerwane milczenie. Jeszcze jedna hipoteza na koniec tego odcinka. Jak to się mogło stać, że Piotr Jaroszewicz, który ponoć nie rozstawał się z bronią, także szkolony pies, nie zdążył zareagować, a śladów wtargnięcia do domu, włamania, brak? 83-letni Jaroszewicz mógł przysnąć i dać się zaskoczyć, ale brak śladów włamania sugeruje jednak, że bandyci zostali wpuszczeni do domu. Nie tylko przez Solską, także możliwe, że przez Jaroszewicza, bo przecież, że go znaleziono martwego, siedzącego w fotelu, nie znaczy, że tak, siedzącego w fotelu właśnie, musieli go dopaść, zaskoczyć bandyci. Ale uwaga, Jaroszewiczowi prawdopodobnie z dniem 1 września odwołano ochronę państwową Biura Ochrony Rządu z MSW, czyli ostatnia zmiana odmeldowywała się 31 sierpnia w nocy, z 31 sierpnia na 1 września. Ci funkcjonariusze BOR-u pewnie byli dobrze znani małżeństwu, nie budzili też agresji psa, Remusa. Czy ta ostatnia zmiana, ekipa, to nie było owe komando byłej SB, które dokonało tego mordu? Zamiast podsumowania i wykorzystując elementy indukcji wstecznej z teorii gier, potwierdza się spójność przedstawionej hipotezy. No więc, analizując sprawę od końca, wygląda to pokrótce tak. Bandytom pozostał ostatni nieotwarty sejf. Jaroszewicz nie znał do niego kodu, zmarł w trakcie tortur. Solska Jaroszewicz, zrozumiawszy, że mąż pewnie nie żyje, jęki ucichły, postanowiła mieć przynajmniej taką satysfakcję, że nie poda szyfru. Przestępcy zgodnie z groźbą odpowiedzieli strzałem w tył głowy. A weszli do domu, bo małżeństwo otworzyło drzwi w przekonaniu, że to borowcy, co mogło być częściowo prawdą. Nawet pies ich poznał, ale byli także zabójcami z byłego SB. Zadanie otrzymali od komunistycznych generałów stanu wojennego, ruskich matrioszek, którzy tym samym uprzedzili Jaroszewicza, który chciał się z nimi rozprawić, ale w cywilizowany sposób, ujawniając pewne kompromitujące fakty i powodując degradację. A z drugiej strony osadzeni i osądzani więźniowie nie mają związku ze sprawą. I tak siedzą, więc postanowili negocjować skrócenie obecnego wyroku, powiedzmy 5 lat, do 1 roku. Wskutek zaoferowania prokuratorowi przyznania się do najgłośniejszego morderstwa, którego jednak nie popełnili, a przedstawiając niespójne zeznania, co pozwoli im uniknąć ostatecznie wyroku za morderstwo, a także uzyskać odszkodowanie. Wzięliśmy tu pod uwagę, myślę, najbardziej prawdopodobne rozwiązanie, a pewnie są inne motywy, hipotezy. Czekam na Państwa komentarze, wiedzą w sprawie. Na tym etapie to tyle. Teoria gier w praktyce zbrodni.